Cześć, witam Was, z tej strony Dedras, w dzisiejszym materiale przedstawię Wam cztery buildy dla nowych graczy. Jest to remake z filmu sprzed z roku, gdzie prezentowałem 4 buildy dla nowych graczy, czyli cztery buildy, które tno omówię dość szczegółowo, dlatego spodziewajcie się dosyć długiego filmu, czego już się pewnie spodziewaliście, klikając w ten materiał. W tym filmie pokażę cztery buildy o czterech różnych rodzajach gameplayu. Będzie jeden łucznik pod Reina, jedna postać walcząca w zwarciu pod cyklon, totemiarza pod Holy Flame, temy oraz nekromancera pod zombie, i mimo że nekromancer dostał nerfa, to dalej powinno się nim jako tako przyjemnie grać. Ogólnie te buildy nie są jakimiś niesamowicie potężnymi buildami. Są stosunkowo tanie, dosyć łatwo jest je złożyć i przede wszystkim mają całkiem ciekawe mechaniki, dlatego chciałem je pokazać jako właśnie propozycje dla graczy startujących, a raczej rozpoczynających swoją przygodę z Path of Exile. Warto tutaj zaznaczyć, że jako że startuje Liga 313, to to nie są moje propozycje buildów dla was na start ligi 313. Natomiast są to buildy rozpisane tak jakby pod ligę 313, więc jeżeli któryś z buildów Wam się spodoba, oczywiście jak najbardziej możecie rozpocząć nimi grę. Moje Propozycje buildów dla Was na Ligę 3.13 pojawią się do dnia następnego, a więc 14 stycznia. Dlatego, aby nie przegapić, zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału. Zanim jednak zacznę omawiać te cztery buildy, które dla Was przygotowałem, mam dla Was kilka bardzo ważnych informacji, które w szczególności są istotne, jeżeli jesteś nowym graczem w Path of Exile. Zacznijmy od informacji najważniejszej, to znaczy to, że buildy zostały rozpisane w programie Path of Building w wersji Community Fork. Jeżeli nie posiadasz tej wersji tego programu, to prawdopodobnie buildów nie będzie dało się zimportować do Twojego programu Path of Building. Jeżeli nie posiadasz Path of Building wersji właśnie Fork, link do programu Path of Building wersji Fork znajdziesz w opisie. Drugą informacją jest to, że te buildy omawiam trochę przed patchnoutami, Znaczy, patchnoty już jakby wyszły, wydaje się, że wszystko będzie w porządku z tymi buildami. Ale gdyby coś się zmieniło, to chcę Was zagwarantować, że będę starał się updateować te buildy w miarę regularnie. I wszystkie informacje na temat tego, co zostało zmienione, będą w opisie pod tym filmem zaraz tutaj przy pastebinach właśnie do konkretnych buildów dlatego polecam po rozpoczęciu rozgrywki wrócić kilka dni później aby zobaczyć czy coś przypadkiem się nie zmieniło postaram się dosyć regularnie modyfikować te buildy pod również kolejne ligi ponieważ są to takie propozycje które ja najczęściej będę rekomendował dla nowych graczy jako takie buildy właśnie na sam początek trzecia informacja o której pewnie będę wspominał i tak przy konkretnych buildach jest to że te buildy macie rozpisy tak troszeczkę bardziej szczegółowo. To znaczy, kiedy wejdziemy sobie w jakikolwiek ten build, macie tutaj drzewko rozpisane na 90 level, ale zaraz koło przycisku reset w dolnej części ekranu, możecie sobie także zmieniać drzewka na poszczególne levele. W pewnych progach, ale mniej więcej obrazuje to jak trzeba rozdawać drzewko wraz z progresem postaci. Do tego na przykład w itemach czasami są podzielone itemy na jakieś specjalne kategorie, więc tutaj akurat też pewnie będę to omawiał w trakcie filmu, ale warto by było, żebyście wiedzieli jak te poby są zbudowane, czasami też będą pojawiały się jakieś informacje dodatkowe, jak na przykład specjalny clear setup, o czym oczywiście będę mówił. Jeżeli będą się pojawiały jakieś zmiany w buildzie, warto też sprawdzać ewentualnie notatki, aktualnie notatek nie ma, bo nie miałem czasu, żeby to wszystko przygotować, ale postaram się sporządzić specjalne notatki, gdzie będę także wyjaśniał tutaj różne rzeczy, czy to z pytań, czy które po prostu pojawią mi się, które chciałbym wpisać w te notatki, dlatego jak coś sprawdzajcie także notatki, tam być może coś się pojawi. Jeżeli nie znacie obsługi programu Path of Building zapraszam was bardzo serdecznie do poradnika na ten temat, natomiast na szybko dla nowych graczy informacja jak importować buildy do swojego programu klikacie import export build w lewej górnej części ekranu, następnie najeżdżacie na import from pastebin, wchodzicie w to i tutaj wklejacie link pastebin.com slash który właśnie będzie w opisie przy nazwie waszego buildu. Filejacie swój link, dajecie import. Tutaj wyskoczy wam import to the new build, klikacie import, build zostanie załadowany. Tymczasem przejdźmy w końcu do creme de la creme, czyli naszych buildów. Mam nadzieję, że nie będę gadał zbyt długo. No, ale w dzisiejszym materiale przygotowałem dla Was cztery buildy, tak jak wspomniałem, i każdy z nich jest w troszeczkę innym stylu. Pierwszym buildem będzie Toxic Rain pod Dead Eye Cat. Drugim buildem będzie Dual Wielding Cyklon pod Unsmite na Slayerze, czyli ascendencji od duelisty. Trzecim buildem będzie Holy Flame Totem pod Hierofanta, a więc ascendencji Templara. No, i czwartym buildem będzie Zombie Man Czyli Nekromanta, czyli ascendencji Witchki. Na ekranie wyświetlają wam się tam stampy do kolejnych buildów, więc jeżeli chcecie przeskoczyć, macie to wszystko na osi czasu i podane czasy na ekranie. Tymczasem przejdźmy do pierwszego buildu. Pierwszym buildem, który będziemy omawiać, jest Toxic Rain. Toxic Rain jest bardzo ciekawym skillem, w którym wystrzeliwujemy strzałę w niebo, a następnie spada deszcz takich wybuchających purchaw, zadających obrażenia w czasie, czyli damage over time. Bardzo fajnie ten skill skaluje się z atak speedem, no a teraz będziemy mieli bardzo ciekawy rework Dead Ike'a czyli jednego z tendencji Rangerki. No i muszę przyznać, że zapowiada się to całkiem ciekawie. Troszeczkę jest to build eksperymentalny, ale powinien jak najbardziej działać. Jeżeli nie tak, to inaczej, ale jak najbardziej build godny polecenia. Wygląda to solidnie patrząc na drzewko, a wydaje mi się, że sama mechanika dydajki będzie tylko pozytywnie wpływać właśnie na zmiany w dodatku 313. Build, który sami teraz widzicie na ekranie, omówmy troszeczkę pod kątem statystyk. Mamy tutaj Tutaj oczywiście Dedajkę rozpisaną wstępnie na 90 level, oczywiście z możliwością zmiany levelów w drzewku, tak jak wam pokazywałem wcześniej. Jeżeli chodzi o statystyki, mamy całkiem ładną pulę życia, bo mamy 6200 HP. Niestety nie mamy żadnej fajnej mechaniki regenerowania tego życia, więc musimy korzystać z flaszek na życie. Natomiast gramy rangerem, więc ogólnie trzymamy dystans, więc to życie nie powinno nam aż tak bardzo uciekać. Mamy ponad 3 miliony DPS-u i jest to Sirus DPS, a więc na walce z ostatnim bossem. Jeżeli zmienimy to sobie na zwykłą mapę, mamy tutaj 5,5 miliona tak naprawdę DPS-u na dosyć tanich przedmiotach. Jednak zostaniemy przy Sirus DPS-ie, mimo że wygląda to gorzej, to jest to demecz taki najbardziej endgame'owy, najbardziej rzeczywisty. Natomiast jeżeli chodzi o nasze mechaniki defensywne, poza oczywiście faktem, że będziemy trzymać wspomniany wcześniej dystans, gramy także pod Evasion oraz Dodża, gdzie mamy 72% szansy na uniknięcie ataków przeciwników, a raczej przeciwnicy mają około 28% Szans na trafienie nas swoimi atakami, a także mamy dodatkową mechanikę w postaci dodży na ataki i spele, gdzie te wartości wynoszą 67% szansy na dodge dla ataków i 57% szansy na spell dodge, czyli uniknięcie speli. Build wydaje się naprawdę solidnym pod kątem obrażeń oraz mechanik defensywnych więc myślę, że jak najbardziej jest całkiem przyjemny na start, a sam Toxic Rain wygląda także całkiem majestatycznie jeżeli chodzi o drzewko, tutaj nie będę tego omawiał to sobie możecie oczywiście sprawdzić na własną rękę, natomiast tak jak wspomniałem troszeczkę się pozmieniało jeżeli chodzi o ascendencji naszej klasy postaci i w programie Path of Building jeszcze tych ascendencji nie ma więc pokażę wam to poprzez stronę internetową Dead Aika ma kilka bardzo ciekawych nodek i w pierwszej kolejności myślę, że poszedłbym w Gathering winds, który sprawia, że dostajemy Gale Force'a za każdym razem, kiedy użyjemy naszego skilla. Gale Force sam w sobie nic takiego nie daje, natomiast on wpływa trochę dalej na kolejne nasze statystyki. Więc teraz może powiem o trzeciej linijce, czyli my oraz pobliscy alaje posiadamy Tailwind'a. A więc nasz Action Speed, czyli nasz Attack Speed, Movement Speed, Cast Speed i wszystkie inne speedy, jakie tylko są możliwe, zostają zwiększone o 8%. Jest to jakby przyspieszenie animacji postaci. Sam Tailwind niby dostał nerfa, natomiast właśnie Gale Force, których możemy mieć 10, za każdy punkt tego Gale Force'a zwiększa nam efekt Tailwinda o 15%, czyli aż o 150% zwiększony efekt Tailwinda. Więc z 8% robi nam się wtedy 12% zwiększonego action speed. Bardzo fajna sprawa. Drugim ascendencji, jakie bym piknął w ramach Cruel Lab, będzie Occupying Force, który sprawia, że nasi Miraż Archerzy nie są do nas podłączeni, ale za to możemy tworzyć dodatkowych dwóch Miraż Archerów, czyli łącznie trzech. Za to nie jesteśmy w stanie tworzyć Miraż Archerów, kiedy jesteśmy blisko nich. Więc w przypadku walki z bossami będziemy otaczać Bossa, tworzyć nowych Miraż Archerów, no i w ten sposób stworzymy sobie małą. Armię właśnie strzelających klonów, które będą boostowały fajnie nasz DPS. Jestem ciekaw trochę jak to będzie wyglądać, bo jest to notka nowa, ale wydaje się być naprawdę bardzo solidna, w szczególności pod ten build. Następną notką, jaką bym piknął, to już zależy tak naprawdę od was, jak się czujecie w wyrobieniu najtrudniejszego laba. Jeżeli nie jesteście zbyt dobrzy w labach, myślę, że najlepszym wyborem dla was będzie Windward, jako trzecia ascendencji, który sprawia, że za każdy punkt Gale Force'a następny atak jaki otrzymamy będzie. O 3% zmniejszone, czyli łącznie o 30% mniej obrażeń, jeżeli jesteśmy w pełni naładowani Gale Force'em. Natomiast tracimy wtedy wszystkie staki Gale Force'a w trakcie uderzenia. Jest to o tyle fajne i łączy się z naszą mechaniką, że tutaj gramy na dodża, więc i tak przeciwnicy mają stosunkowo niskie szanse na trafienie nas. Gramy dystansowo, więc nadal te szanse są jakby zmniejszane, ale kiedy otrzymamy już obrażenia, wtedy mamy większe szanse na ich przeżycie. Więc jak najbardziej Windward wydaje się całkiem solidnym wyborem. Ostatnią notką w tendencji będzie Endless Munitions, który dodaje nam dwa dodatkowe projectile do naszego Toxic Raina, co będzie bardzo mocno zwiększało nasz clear speed, bardzo mocno podbijało nasze obrażenia, no ale to już zależy od was, czy najpierw chcecie iść w obrażenia, czy najpierw chcecie iść w przeżywalność. Na pewno Gathering Winds, potem Occupying Force, a którą notkę wybierzecie z tych dwóch, to już zależy od was. Jeżeli chodzi o skile, tutaj postaram się w miarę szybko. Toxic Rain do przelatywania lokacji jest jak najbardziej fajny, jeżeli przechodzicie fabułę, fajnie się tym leveluje, w szczególności jeżeli macie podłączonego Mirage Archera. Czyli Mirage Archer to jest właśnie to, co daje nam notka Occupying Force w takiej wersji zmienionej. Jest to całkiem ciekawe, no ale Mirage Archer normalnie jest do nas przyklejony i strzela dodatkowo, kiedy my chociaż raz wystrzelimy. Więc z tym setupem bardzo przyjemnie się leveluje, chociaż jeżeli chodzi o levelowanie tego buildu, mam tutaj przygotowany taki clear setup, w którym bardzo serdecznie polecam spróbować sobie Caustic Arrowa, połączonego z Arrow Nova i Mirage Archerem. Z tym Przechodzi się błyskawicznie pierwsze 10 aktów, no i nawet na mapach radzi sobie całkiem nieźle. Oczywiście zboostowany dodatkowo kolejnymi skillami. Ale jeżeli będziecie chcieli levelować Toxic Rainem, jak najbardziej też będzie super. Tylko Toxika będziecie mieli trochę później, więc i tak musicie zacząć od Caustic Arrowa. W Toxic Rainie, oczywiście poza Mirage Archer, mamy wrzucone także z Projectile, Efficiency, Void Manipulation oraz Consecrated Effect, które podbijają obrażenia overtime naszego Toxic Raina. Co za tym idzie, Mamy tutaj 6 skilli które będziemy trzymać głównie pewnie na broni, bo bronią naszą domyślną będzie Silverbot, który daje nam plus jeden do socketed gemów, więc wszystkich gemów, które znajdują się w tym łuku i plus jeden do wszystkich bow gemów, a więc zboostuje to naszego Toxic Raina i Mirage Archera. Jeżeli będziecie mieli problem z clearowaniem, a z bosami niekoniecznie, polecam sobie wyrzucić consecrated effect i dorzucić zamiast tego swift affliction. Consecrated effect jakby skupia siłę naszych ataków, to znaczy mamy mniejszy jakby zasięg wybuchu, ale za to mocniejszy wybuch. Dlatego podmiana tych dwóch gemów oczywiście obniża nam gdzieś tam obrażenia, ale jak najbardziej będzie pozytywnie wpływała na clear speed, czyli jakby szybkość przechodzenia danych lokacji. To już zależy tak naprawdę od was. Ja rekomenduję ten oto setup. Na naszych aurach będziemy mieli Malevolence oraz Flash Stone, gdzie mamy tutaj też wrzuconego Enlightena, który tak naprawdę nie jest tutaj potrzebny. To będzie dosyć droga opcja, ale z czasem warto jest go sobie wrzucić. Malevolence rezerwuje 50% naszej many i ma po prostu za Zadanie zwiększać nasze obrażenia, natomiast Flash and Stone zabiera nam 25% naszej many, jednakże on posiada dwa jakby stanse, czyli dwa tryby. Tryb żółty, czyli Stone oraz tryb czerwony, czyli Flash. Dla nas najważniejsze będzie, aby trzymać się jednak na trybie żółtym, ponieważ żółty tryb, czyli tryb Stone, a dokładnie tryb Sand sprawia, że przeciwnicy dookoła nas zostają zblindowani. Blind jest to taka statystyka, która sprawia, że przeciwnik ma 50% mniej szans na trafienie, co bardzo mocno podbija nasz evade chance, jak sami możecie zobaczyć, kiedy włączam i wyłączam naszego flashen stone'a evade chance strasznie nam skacze. No ale jak jakiś przeciwnik podbiegnie, będzie miał trudność z uderzeniem nas, także jest to jak najbardziej na plus. Na innym setupie, przykładowo na hełmie mamy tutaj golema, który ma zwiększać nasz atak speed, on daje taką po prostu aurę, do tego jest to połączone z cooling Strikem, więc jeżeli golem uderzy przeciwnika, który ma mniej niż 10% życia, zabija go na tych miastowo, więc bardzo fajnie. Do tego mamy wrzuconą aurę Valheist, ale odpalamy tylko i wyłącznie Valheista, nie odpalamy zwykłego Heista. Valheist będzie się ładował i będzie taką tymczasową aurą, którą odpalamy tylko na bossów, czy jakichś trudniejszych przeciwników. No i do poruszania się możemy wykorzystać Wittering Stepa, który zwiększa nasz Movement Speed, daje nam tak zwany Elusive, przez co po prostu poruszamy się szybko, przechodzimy przez przeciwników, bo otrzymujemy Phasing i nakładamy na przeciwników staki debufa, Debuffa, które zwiększa Obrażenia damage over time od chaosu. Dlatego Wittering Step bardzo fajna opcja do przebiegania przez lokację. Na butach czy jakimkolwiek innym itemie, gdzie będziecie mieli takie kolory gemów, jak tutaj na ekranie, wrzucamy setup z Widerem, Spell totemem i Multiple Totem. Witter jest to właśnie ten buff, który nakłada nam Wittering Step, czyli zwiększający na przeciwniku wrażliwość na otrzymywane obrażenia od chaosu. Witera łączymy ze Spell totemem, przez co będziemy stawiać takiego specjalnego kloca, taki totem, który będzie kastował właśnie. Witera nakładając staki tego debuffa. Tych staków może przeciwnik mieć aż 15, więc jak najbardziej na bossach te staki będą się wyrabiać. Do tego, aby to przyspieszyć, pojawianie się tych staków mamy tutaj podrzucone multiple totems, czyli zamiast jednego totema będziemy jednym kliknięciem stawiali od razu dwa totemy kastujące Witera. Do tego mamy Valblighta, czyli również skill walowski, który będzie się ładował i jego będziemy wykorzystywać albo na grupy jakieś niebezpieczne, albo właśnie głównie na bossów. Będą to takie fale wybuchającego chaosu, które będą spowolniały przeciwników i również zwiększały nasze obrażenia od damage over time, więc nasz damage over time będzie po prostu rósł. Bardzo prosta mechanika. Wither, skill walowski na bossów i tyle. Łatwo zapamiętać. Do tego dorzuciłem tutaj coś takiego jak clear setup i z dopiskiem jeśli armor to nie Hertz, co zaraz wam wyjaśnię. Jeżeli będziecie mieli zwykły armor i będziecie mieli na przykład dwie 6L, czyli jednocześnie będziecie mieli 6 soketów połączonych na broni i armorze, możecie sobie na armor wrzucić taki setup, jak przygotowałem tutaj. Czyli właśnie caustic arrow, który jak powiedziałem, będzie tworzył takie plamy toksyczności, a dzięki arrow nowie i miraż archerowi, będziemy co chwilę wystrzeliwać niebo strzałę, która będzie tworzyła gigantyczne plamy praktycznie na całym ekranie dookoła nas, przez co przeciwnie Dookoła będą po prostu ginąć. Naprawdę bardzo fajny setup, przyjemnie się z tym kliruje. Oczywiście wzmocnione Obisus Vicious Projector, Swift Affliction i aby te obrażenia były jak największe. Chociaż sam ten setup nie zadaje za dużych obrażeń, ale jest naprawdę przyjemny pod kątem właśnie takiego przechodzenia, czy to fabuły, czy robienia jakichś niższych tierów map. Na wyższym tierze map jednak wolałbym ten setup, który jest domyślnie, czyli na przykład Kaonhert, o którym zaraz wspomnę, i ten setup nie będzie za bardzo się do niczego nada, ale jak najbardziej można z niego korzystać, w szczególności na początku. Nawet myślę, że w późnym endgame jeszcze coś tam będzie dawał radę. Przejdziemy teraz na szybko do itemów, żeby nie przedłużać. No i tutaj trochę będzie gadania. Mamy wspomniany wcześniej Silverbot, czyli jest to łuk, który jest tak naprawdę łukiem tak zwanym z przepowiedni. To znaczy mamy jego poprzednią wersję, czyli Silver Branch. Silver Branch jest sam w sobie całkiem spoko łukiem, on jest chyba na pierwszy level, jeżeli się nie mylę, albo gdzieś już na niskich levelach możemy z niego korzystać. I następnie musimy zrobić na niego specjalną przepowiednię, aby zamienić Silver Brancha w Silver Bota. Oczywiście pewnie będzie dało się kupić ten łuk tak sam z siebie. Ktoś go pewnie będzie kiedyś sprzedawał, chociaż pewnie za zawyżoną cenę. Tak czy siak ten łuk powinien być dosyć tani no i daje nam właśnie plus jeden i plus jeden, co jest dużym boostem dla naszego Toxic Reina. Innym łukiem, kto, z którego możecie korzystać jest Quill Reina. Natomiast z Quill Rainem pewnie zrobilibyście większość endgame'ów w of Exile. Jak najbardziej Quill Rain radzi sobie Świetnie pod kątem stakowania tego całego DPS-u, jest to łuk, który ma gigantyczny atak speed, przez co strzela się i w ogóle gra się z nim mega przyjemnie. Problem z Quillrainem jest taki, że ciężko jest się przy nim wyrobić z maną, dlatego jeżeli w szczególności będziecie grali na Quillraina, no to tutaj warto pamiętać o tej notce, czyli Essence sap, która daje wam plus 2 many za każde trafienie przeciwnika, do tego daje wam mana licza, Dzięki czemu jesteście w stanie wyrobić się z maną. Bardzo ważne dwie notki. Natomiast Silverbog jest takim naszym łukiem, powiedzmy, może nie tyle endgameowym, co dobrą propozycją przez większość rozgrywki. Najpierw omówię może przedmioty unikalne. Mamy tutaj Kaumherta, armor, który zwiększa fire damage, co nas całkowicie nie interesuje, ale przede wszystkim daje plus 500 bazowego życia. I to jest naprawdę bardzo dużo życia, jak sami możecie zobaczyć poniżej, że gdybyśmy ściągnęli herta stracimy aż 1300 życia, bo bazowe, Życie razy increased HP z drzewka daje nam właśnie życie, jakby rzeczywiste, więc jest to naprawdę gigantyczny buff dla naszej przeżywalności. Ale minusem Kaom jest to, że nie posiada on żadnych soketów, więc nie możemy do żadnych gemów, skillów wsadzić do Kaom Niestety tak to działa, dlatego nasz główny skill, a więc Toxic Raina, będziemy trzymać głównie w łuku, a przynajmniej domyślnie, właśnie chociażby z tego powodu, że na bodę armorze nie wejdzie, na no Silver Bot, tak jak mówię, plus 1 i plus 1 do gemów, więc dużo lepsza opcja. Ok, to teraz może przedmioty rare, czyli przedmioty żółte, które będziemy mogli sobie dokrawcić, kupić czy jakkolwiek je zdobyć. W większości tych przedmiotów żółtych, które macie tutaj w drzewku, a więc quiver, helm, rękawiczki, buty, amulet i tak dalej, będziemy szukać przede wszystkim życia. Oraz różnorakich resów, czyli Fire, Cold, Lightning, resy, ewentualnie resów na chaos, chociaż oczywiście Fire, Cold i Lightning są dla nas najważniejsze, abyśmy je mieli na 75%. Natomiast tutaj też są takie pewne notki, o których warto wspomnieć, jak na przykład na naszym cuiwerze, a więc na naszym kołczanie, będziemy szukali statystyki, ileś tam do Damage over Time multiplier. To jest coś, co będzie nam bardzo fajnie podnosiło obrażenia i nie jest to aż tak trudno zdobyć, wykrawcić, kupić. Jeżeli chodzi o Heom, tutaj Mamy właśnie życie, resy, a także enchant na Toxic Rain Fires One Additional Arrow. A więc nasz Toxic Rain będzie strzelał dodatkową strzałą. Bardzo duży buff dla naszej postaci. Jeżeli chodzi o Glovesy, poza HP i resami. Tutaj szukamy także atak Speed, co będzie oczywiście podbijało nasze obrażenia. Na butach poza HP i resami będziemy szukać movement Speed. Najlepiej właśnie w okolicach 30. Najlepiej, żeby to było 30. Może być jeszcze 35, ale to już będzie pewnie ciężko zdobyć. Amulet, co prawda, resów nie posiada, ale jak najbardziej czegoś tam z resów możecie na nim niby szukać. Jednakże mamy tutaj życie i bardzo dużo statystyk. Akurat statystyki w naszym buildzie to jest rzecz bardzo istotna, bo będzie nam tego trochę brakowało. Szukamy przede wszystkim inteligencji dla naszej postaci, bo niestety nasza postać pod tym kątem będzie trochę głupia, więc inteligencji możliwie jak najwięcej. Dobrze jest jakiegoś str wyłapać, czyli strengta, siły, bo tej siły też nam gdzieś tam może brakować. Więc statystyka do wszystkich atrybutów jak najbardziej mile widziana. Na amulecie mamy także wykrawcone minusowe koszty do non-channeling które sprawią, że po prostu nasz toxigrain będzie kosztował nas mniej w manie i aktualnie kosztuje nas 23 do tego posiadamy tutaj Allocate Corruption, czyli notka z drzewka piknięta za pomocą olejków z Blighta. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, zapraszam Was bardzo serdecznie do materiału dotyczącego Ligi Blight, tam wyjaśniam o co chodzi z anoitami na amuletach. Natomiast do notki Corruption będziemy potrzebować olejków Crimson, Black i Black. Jest to dotka dająca tam daj więcej DPS-u. Jako ring mamy tutaj życie, resy no i właśnie wspomniane wcześniej zmniejszone koszty do non-channeling skilli, ewentualnie zamiast tej notki zamiast zmniejszonych kosztów do skilli, możecie szukać tego, co jest w tej nocce, czyli mana licza. Attack damage liczt as mana. Wtedy, jeżeli nie grać na Quill Raina, możecie całkowicie cofnąć te trzy punkty i rozdać je gdzieś indziej. Natomiast możecie się trzymać w 100% tego buildu i szukać czegoś podobnego do tego. Tutaj akurat ta dodatkowa maksimum mana, czy ADS 1 to 5 lightning damage to attacks, to są dwie rzeczy, które nas nie interesują. Dla nas najważniejsze jest życie, resy i zmniejszony Koszty. Drugim pierścionkiem jest Time Twist. Jest to pierścionek, który zwiększa nam Attack Speed, daje nam jakiegoś Energy Shielda co nie jest aż tak istotne dla nas, ale jest to jakaś forma przeżywalności. Do tego mamy zwiększony Skill Effect Duration, co wydłuża czas trwania naszego Damage over time'u, ale także jesteśmy odporni na ten Poral Chain, y, czyli coś przeciwnego niż mechanika Tailwind, która zwiększa nam szybkość naszych postaci. Dlatego to jest bardzo fajne do wyeliminowania tego debuffa, który może się przytrafić. Na pasku będziemy szukać głównie życia oraz resów. Tutaj też, jak możecie w itemach zobaczyć, mamy także itemy endgame'owe i wrzuciłem tutaj stygian weisa, który nie powinien być jakoś super drogi, chociaż może w tej wersji będzie trochę drogawy, ale stygian Vice z życiem i resami, czy dokrawconym jakimś dodatkowym increase damage'em, powinien być stosunkowo tanim wyjściem i troszeczkę lepszym, bo do stygian weisa możemy dorzucać jeszcze abysowe duele, takie jak na przykład hollow arbiter, który tutaj pokazałem. Nie wyszukujcie jak coś Temów po nazwie, bardziej po statystykach, ten jewel daje nam dodatkowy atak speed, dodatkowy life i zwiększony damage over time dla dwuręcznych broni. Możemy go sobie wsadzić w pasek, możemy go sobie wsadzić w drzewko, co zresztą ja tutaj tak wstępnie uczyniłem. Jeżeli chodzi o flaszki, najważniejszą flaszką dla nas będzie Witchfire Brew, która sprawia, że narzucamy na przeciwników aurę na 21 levelu Despair zwiększającą damage over time na przeciwnikach. Do tego sama flaszka także daje nam damage over time w trakcie jej trwania. Więc więc jest to gigantyczny boost do naszych obrażeń. Kolejnymi flaszkami jest Silver Flask dający nam Onslaught. Onslaught zwiększa nam atak, speed, cast speed i movement speed o 20%. Quicksilver Flask zwiększający nam po prostu movement speed o 40%. Warto też sobie wyrolować chociażby na Quicksilver Flaszce Odporność na zamrożenia, czyli to, co ja mam tutaj wrzucone. Kolejną flaszką będzie flaszka na życie, czyli Life Flask. Ja mam zawsze na Life Flasku wyrolowaną odporność na Bleeding, a więc na krwawienie, polecam bardzo serdecznie. I piątą flaszką, trochę bardziej endgameową będzie Dying Sun. Ta flaszka powinna być stosunkowo droga, ale bardzo ładnie skaluje się z naszym Toxic Rainem. Jednak do czasu, aż nie będziecie mieli Dying Sana, warto jest wrzucić sobie nawet jakiegoś zwykłego Jade Flaska. Który daje nam evasion rating, ewentualnie coś na Dodge, bo to będzie po prostu tymczasowo zwiększało naszą przeżywalność. Bardzo fajny zamiennik. Poleca. No i mamy jeszcze dwa sokety, do których możecie sobie właśnie wrzucić cokolwiek. Ja wrzuciłem tutaj te dżuele, o których wspominałem. One te dżuele nie powinny być jakieś super drogie, ale też chyba nie powinny być jakieś super tanie. Są dosyć solidnymi i Myślę, że jak najbardziej rozsądnymi. Więc coś takiego można by sobie przycelować. Opcjonalnie wrzuciłem wam do bildu także dwa inne armory, które możecie zastosować. Jeden będzie zwiększał Wam wasze obrażenia. Jest to karkas Jack, który działa naprawdę fajnie, bo zwiększa nam aria damage i aria of effect, więc nasze purchawy będą robiły większe wybuchy, daje nam do tego trochę życia, trochę resów, więc jak najbardziej całkiem spoko. No a drugim armorem jest belly of the beast, który daje nam głównie życie. No i jakieś tam resy dodatkowe, gdyby nam brakowało tego w itemach. Belly of the beast nie powinno być jakieś super drogie, w szczególności na przykład na 5 elsa, jakbyście chcieli wykorzystać to do setupu na clear, wtedy sobie pewnie rezygnujecie z jakiegoś decaya. I jak Jakoś to będzie, no ale moim zdaniem i tak kaum. wychodzi tutaj najlepiej pod kątem ilości życia i waszej przeżywalności. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten build, to tyle strasznie się na jego temat rozgadałem, ale mam nadzieję, że udało mi się co nieco wyjaśnić. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam Was bardzo serdecznie na transmisję na żywo. Postaram się też odpisywać w komentarzach, ale im bliżej ligi, tym będzie trudniej. Natomiast na transmisjach na żywo jak najbardziej serdecznie zapraszam. Przypominam oczywiście, że build został rozpisany w programie Path of Building wersji. I fork. Jeżeli go nie posiadasz, zapraszam do opisu, gdzie jest link do pobrania programu Path of Building. Jeszcze tylko chcę przypomnieć, że oczywiście, build, tak jak wspominałem, będzie aktualizowany, więc zalecam sobie wejść za kilka dni i zobaczyć, czy przypadkiem coś się w buildzie nie zmieniło. Postaram się aktualizować to na bieżąco. Tymczasem przejdźmy do kolejnego buildu. Kolejny build, który dla Was przygotowałem, jest to build na duelistę, na Slayerze pod Cyklon na An'smite. Ja wiem, że to brzmi strasznie enigmatycznie, ale zaraz wszystko zostanie rozwijane. Cyklon jest skillem, w którym po prostu się kręcicie. I kręcicie, i tak cały czas się kręcicie, aż wam się w głowie nie zakręci. Jest to naprawdę bardzo przyjemny skill i jeden z ulubionych skilli graczy Exile, jeżeli chodzi o bildy walczące w zwarciu. Ponieważ poruszacie się cały czas. Jest to skill, w którym możecie omijać ataki w czasie rzeczywistym, bez potrzeby jakiegoś specjalnego movementu. Kręcicie się dookoła przeciwnika i powoli go zabijacie. Ten build aż tak powoli zabijał nie będzie, i jego obrażenia są całkiem w porządku, patrząc na cenę jego przedmiotów, i powinien Wam się spodobać. Jest to build już przetestowany, który zdaje się nie oberwał żadnym nerw-hamerem, nie dostał żadnego nerfa, ale kilka lig temu grało się nim na pewno dużo, dużo wygodniej, dużo lepiej, choć i tak powinno być całkiem w porządku. Jeżeli chodzi o statystyki tego buildu, jak sobie możecie zobaczyć, jego DPS wynosi 2,7 miliona. Są to oczywiście obrażenia obrażenia na Sirusie, jednak jako, że gramy tutaj pod Impala, to obrażenia na zwykłych mapach no, minimalnie rosną, a nawet powiedziałbym, że z jakiegoś powodu spadają. No, no cóż, dziwne rzeczy się tu dzieją. Jednakże jest to na dosyć tanich przedmiotach, co zobaczycie za niedługo, i jest wersja tego buildu w wersji nieco droższej, więc tutaj będzie osobny pastebin do wersji bardziej kosztownej, jeżeli chcielibyście dalej kontynuować grę tym buildem. W tamtym drugim buildzie zdaje się, że mamy około 6 milionów DPS, jeżeli założymy wszystkie jakieś tam najciekawsze itemy, ale chyba też zwiększa się tam trochę śmiertelność tego buildu, no jednakże ten build jest naprawdę bardzo w porządku. Jeżeli chodzi o statystyki tego buildu, no to 5600 życia, naprawdę bardzo ładna wartość, do tego całkiem ładny life leech, a więc wysysanie życia z przeciwników. Dodatkowo naszą mechaniką defensywną będzie jakaś tam wartość bloka, chociaż niezbyt duża, ale zawsze będziemy mieli jeszcze evade chance na pobliskich przeciwników, a więc podobny motyw, jak w bildzie poprzednim, gdzie pobliscy przeciwnicy będą oślepieni, no i całkiem wysoka ilość armoru, co przekłada się na 64 physical damage reduction, a więc będziemy otrzymywać zmniejszone obrażenia fizyczne. Jeżeli chodzi o drzewko, przypomnę, że tutaj możecie sobie sprawdzić też inne wersje tego drzewka. Oczywiście będziemy skupiać się na wersji na levelu 90, no ale możecie to sobie poprzełączać obok przycisku reset. Tak jak w poprzednim materiale, tutaj także troszeczkę się zmienia w kwestii ascendencji od Slayera, więc pokażę wam, jak to będzie wyglądało tutaj na tym drzewku. Chociaż akurat ułożenie notek będzie bardzo podobne jak tutaj, tylko że są pewne zmiany, więc pokażę Wam na przykładzie już strony internetowej. W pierwszej kolejności wybrałbym notkę Impact. Notka Impact zwiększa nasz melee range, czyli zwiększa tak naprawdę zasięg ataku naszego cyklona czy innych ataków, z których będziemy korzystać. Do tego za każde zabicie przeciwnika zwiększa się nasz area of effect, czyli nadal zwiększa się nasz zasięg ataku. W przypadku cyklona, w przypadku normalnych skilli niekoniecznie. Do tego zadajemy 15% więcej melee damage'u dla przeciwników, w zależności od odległości, im są bliżej, tym zadajemy większe obrażenia, no i zwiększa to nasze szanse na trafienie, a więc global accuracy rating, bardzo fajna notka, moim zdaniem w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności myślę, że wybrałbym brutal favor, notka, która zwiększa nam siłę naszego life leacha, jednocześnie sprawia, że kiedy nawet nie atakujemy przeciwników, a nasze życie jest pełne, life leach jakby dalej trwa, czyli nawet jeżeli otrzymamy obrażenia w trakcie tego, to nadal ten life leech będzie sobie gdzieś tam działał i regenerował nam życie. Bardzo przydatna rzecz. Dzięki tej notce otrzymujemy też 10% zmniejszone obrażenia, kiedy liczujemy, czyli nawet na pełnym życiu otrzymujemy 10% zmniejszone obrażenia pod warunkiem, że cały czas wysysamy jakby życie z przeciwników. Czy powiedzmy, że nam się ono regeneruje. Jako trzecią notkę wydaje mi się, że piknąłbym overwhelma. Overwhelm sprawia, że mamy zwiększoną bazę critical strike chance'u na naszych itemach, czyli po prostu zwiększony critical Critical Strike Chance, a do tego zwiększony Critical Strike Multiplier, a więc siłę krytykali za każdego pobliskiego przeciwnika. Do tego pobliscy przeciwnicy mają o 30% zmniejszoną siłę swojego criticala, co jest bardzo fajne pod kątem przeżywalności. Na sam koniec, jako czwarty Lab wybrałbym Headsmana, który sprawia, że dajemy 10% więcej obrażeń, kiedy zabijemy w przeciągu 4 sekund. Jesteśmy odporni na Reflected Physical Damage. Tutaj jedna bardzo ważna rzecz, tym buildem będziemy grali tylko pod fizikal. Jeżeli na mapie czy na jakiejś lokacji pojawi się jakakolwiek wartość reflekta z fizikala, jakikolwiek mobek sprawi, że będziecie martwi. Po prostu to jest insta śmierć dla was. Więc ta notka jest na pewno pewnego rodzaju ułatwieniem, w szczególności jeżeli nie znacie się na modyfikatorach na mapach. No i sama notka Hetzman sprawia, że zadajemy 20% więcej obrażeń z hitów i elementów, czyli np. z. Krwawienia czy z czegoś przeciwko unikalnym przeciwnikom, a więc na przykład bossom na mapach, czy bossom endgameowym. Przejdziemy sobie teraz do skilli i postaram się je wam na szybko wyjaśnić. Naszym skillem będzie cyklon pod Impale, czyli będziemy grali na mechanikę physical damage, to wam zaraz postaram się w miarę szybko wyjaśnić, no i do tego będziemy korzystać z mechaniki Fortify, która także zwiększa siłę naszego ataku, ale zwiększa nam defensywę. Jednak z samym cyklonem będziemy mieli do czynienia dopiero w okolicach chyba trzeciego aktu i na sam samym Początku z cyklonem nie jest aż tak bardzo przyjemne. Dlatego polecałbym się przerzucić na cyklon troszeczkę później, a na przykład levelować jakimś innym skillem, przykładowo Frostbladesami. Frostbladesy, pod kątem przynajmniej levelowania, są naprawdę bardzo przyjemne. Ciężko jest z nimi walczyć z bossami, ale do samego zabijania mobków na różnych lokacjach idzie to naprawdę sprawnie. W szczególności, jeżeli macie to podłączone do Ancestral Cola, który sprawia, że atakujecie jeszcze dwa dodatkowe targety i wylatuje z was więcej lodowych noży. To łączymy jeszcze za Dead Fire Damage, jakiś elemental damage, with attacks, melee Physical damage. W czwartym czy późniejszym akcie możecie podrzucić do tego multistrike, dzięki czemu będziecie atakować całkiem szybko i czyścić naprawdę ładne hordy przeciwników. Z czasem, aż już będziecie mieli jakieś itemy w okolicy nawet dziewiątego aktu, może trochę wcześniej, możecie zarzucić cyklona i już cyklonować się przez cały kontent. Wspomniałem wcześniej jednak o mechanice impale i mechanika impale jest mechaniką dosyć trudną do wyjaśnienia, w szczególności dla osób początkujących, ale możecie to sobie wyobrazić jak wbijanie takich kolców przeciwnika i każdy z tych kolców, każdy z tych staków impala sprawia, że każdy kolejny atak zadaje zwiększone obrażenia. To nie do końca tak działa, ale w uproszczonej wersji można tak powiedzieć i jest to mechanika działająca z physical damage'em. Dlatego kolejnym supportem jest support Brutality który sprawia, że mamy zwiększony physical damage, ale nie możemy zadawać ani obrażeń od chaosu, ani obrażeń od elementali, jedynie physical damage. Do tego podłączony jest mele physical damage, czyli boost do naszego physical damage'u i notka pulverize, która sprawia, że mamy zwiększony zasięg naszego cyklona, zwiększony aria damage, a więc obrażenia naszego cyklona, jednak zmniejszony attack speed, co dla cyklona i tak jest takie mech, bo sam cyklon jest jednym z najszybszych skili w grze. Pod kątem szybko ataku, rzecz jasna, bo i tak atakujemy tutaj prawie 10 razy na sekundę. W kolejnych setupach posiadamy Plate Rage'a, który będzie nam tutaj generował dodatkową mechanikę Life Leech'a oraz zwiększał nasz atak speed, bardzo fajny boost dla naszej postaci. Minusem tego jest to, że zabiera nam życie, ale i tak nasz regen będzie jakby niwelował negatywny efekt tego Blood Rage'a. Do tego mamy wsadzony w, na przykład w broni game Castle and Damage Taken połączony z Vulner ability. Tutaj warto jednak, żeby Castle and Damage Taken był zawsze na pierwszym levelu, więc jak wyskoczy wam plusik po prawej stronie, klikacie w niego prawym przyciskiem myszy, żeby go zablokować i nie levelować dalej. A Vulnerability trzymamy na levelu piątym. Jeżeli nie wiecie, Dlaczego tak jest? Zapraszam Was bardzo serdecznie na film dotyczący gemu Cast When Damage Taken, gdzie dokładnie omawiam mechanikę tego gemu. Zapraszam serdecznie, krótki, przyjemny film, a warto takie rzeczy wiedzieć. Na drugiej broni także mamy wrzucony Cast When Damage Taken na levelu pierwszym, połączony z Immortal Callem na levelu trzecim. Immortal Call sprawia, że przez chwilę otrzymujemy zmniejszony Elemental i Physical Damage i ten efekt jest wydłużony w zależności ile mamy Endurance Charge, które także w tym buildzie będziemy w stanie generować. Do tego jest dorzucony support increase duration na levelu 20. To nam w żaden sposób nie przeszkadza, bo jest to support, który wzmacnia naszego Immortal Cola i wydłuża czas jego trwania. A więc jest to mechanika, przy której otrzymujemy obrażenia i dotrzymujemy dzięki temu kolejne mniejsze obrażenia. Więc fajna mechanika defensywna, która dosyć często będzie się odpalać. Następnie mamy setup z Lip Slamem Endurance Charge on Mele Faster Attacks i Val Ancestral Warchief. Lipslam jest skillem, dzięki któremu będziemy się przemieszczać, a więc skakać po prostu po mapie jak szaleni. Natomiast jeżeli Lipslam trafi przeciwnika z pełnym życiem, zadaje mu zawsze Stuna, dzięki czemu będziemy generować Endurance Charge'e, przy czym Endurance Charge'e są to taki rodzaj charge'y, których możemy mieć domyślnie trzy i każdy z nich daje nam dodatkowy Physical Damage Reduction, a do tego zwiększa nam resy. No i tak jak wspomniałem, wydłuża czas trwania naszego Immortal kola, więc będzie się to bardzo fajnie zazębiać. Faster attack przyspiesza szybkość lipslamowania. Czyli po prostu będziemy skakać troszeczkę z większą częstotliwością, a do tego wszystkiego mamy podłączonego Val Ancestral Warchieffa i Val Ancestral Warchief rzucamy głównie na bossy. Sam Val Ancestral Warchief, poza tym, że atakuje sam z siebie, daje nam też fajnego buffa do naszych obrażeń, dzięki czemu zwiększa się nasz DPS. Na butach czy jakimkolwiek innym itemie, gdzie będziecie mieli cztery czerwone sokety, rzucamy sobie nasze aury. I mamy tutaj Blood and Sand, który zaraz omówię, Dread Bannera, zwiększającego nam efekt, naszego impala i zwiększający szanse na impalowanie przeciwnika oraz flash and Stone'a połączonego z maimem. A właśnie dzięki flash and jeżeli będziemy grali na flash, czyli jakby na czerwony odłam tej aury, wszyscy przeciwnicy dookoła nas będą zmaimowani. Naprawdę bardzo silna rzecz. Jeżeli chodzi o Stone'a, Stone sprawia, że wszyscy w przeciwnicy dookoła są zblindowani, więc do przelatywania map Stone będzie dużo lepsze. Dzięki niemu przeciwnicy będą mieli zmniejszone szanse na trafienie nas, a więc bardzo fajny buff do przeżywalności. Flesh Stone jest także połączony z Blood and Sand. Są to skile, które oddziałowują na siebie, a więc jeżeli klikniecie Flash Stone'a, żeby zamienić go z wersji czerwonej na żółtą, to Blood and Sand również zamieni się z Blood na Sand. Aura Blood and Sand sprawia, że jeżeli jesteśmy w wersji czerwonej, czyli w wersji BLAD, zadajemy większe obrażenia na mniejszym obszarze, a Sand działa zupełnie odwrotnie, czyli mniejsze obrażenia, ale obszar ataku jest większy. Dlatego BLAD wykorzystujemy głównie na bossy, Sand wykorzystujemy głównie do cleara. choć mi zdarza się dosyć często zapominać, przełączać się w ogóle między tymi trybami i zawsze latam na BLADzie. Na naszym hełmie posiadamy tutaj niby Dasha, Second Wind, ale to jest akurat mało istotne, tego równie dobrze mogłoby nie być. Natomiast mamy tutaj Enduring Kraja. Jest to skill, dzięki któremu krzyczymy na przeciwników, i Enduring Cry sprawia, że otrzymujemy także dodatkowe physical damage reduction. Do tego jeżeli przeciwników jest wystarczająco dużo, będziemy otrzymywać właśnie Endurance Charge. Natomiast tego będziemy korzystać dopiero, jeżeli będziemy mieli rozdaną tą oto notkę, czyli Calm to Arms, która sprawia, że nasze warcryje są instant, a więc nie posiadają jakby animacji kastowania. Wtedy posiadając Enduring Cry'a, stawiamy go sobie na lewy przycisk myszy, cyklon na prawym i klikamy tak naprawdę dwa przyciski przejeżdżając przez mapę i krzycząc na przeciwników. Coś pięknego, naprawdę fajna mechanika, polecam bardzo serdecznie. No i jeszcze osobno w hełmie, na osobnym sokecie, niepołączonym z tamtymi, będziemy mieli tutaj Pride'a, który będzie zwiększał na nasz Physical Damage. Warto tutaj by było, że jeżeli byście mieli te gemy ogólnie w takim setupie jak tutaj, żeby ten Pride był jednak osobno, żeby nie był połączony z Second Window, bo on chyba zdaje się, jest w stanie z nim w jakimś tam stopniu współpracować, przez co zwiększa się koszt naszego Pride'a. Dlatego Pride niech będzie w osobnym linku. Nie wszędzie musicie mieć 4 lkę No i tak jak wspominałem, mamy tutaj leveling, czyli ewentualnie setup pod Frostbladesy, gdyby wam się cyklonem źle grało. Frostblades sami możecie latać już od pierwszego levela, dlatego bardzo polecam sobie nim zacząć. Gra się naprawdę przyjemnie, w szczególności na początku. Z czasem może być troszeczkę ciężej. No i oczywiście, jeżeli będzie będziecie szukali przedmiotów tutaj do levelingu, starajcie się szukać jakieś mieczy na przykład, które będą miały coraz to większe obrażenia. Takim fajnym trikiem, który możecie stosować przy levelingu, kiedy przechodzicie swoje pierwsze 10 aktów, jest sprawdzanie obrażeń broni oczywiście najpierw poglądowo, sprawdzając ich na przykład physical damage, czy jakieś dodatkowe notki, które na przykład zwiększają nam global critical strike multiplayer, czy attack speed, bo to także zwiększa nasze obrażenia, ale równie dobrze na przynajmniej w trakcie przechodzenia Pierwszych 10 aktów jesteście w stanie tutaj sprawdzać sobie obrażenia najeżdżając na skill, czyli obok nazwy macie napisane DPS. No i w przypadku tego cyklona, kiedy podmienicie sobie, na przykład ja tu podmieniam one, wy będziecie podmieniać bronię, możecie porównać, która broń daje wam więcej DPS-u. W moim przypadku jest to Eclipse Solaris, chociaż oczywiście to wszystko zależy od buildu. Na tej podstawie możecie porównywać sobie bronie znalezione, czy to na Ziemi, zdropione, skądkolwiek. Czy to z mechaniki ligowej, czy coś, i dzięki temu porównywać, która daje Wam po prostu więcej. Z czasem będziecie starać się jednak korzystać z programu Paw of Building. Im dalej w endgame te mechaniki są bardziej skomplikowane, i sam licznik DPS-u nie jest w stanie pokazać Wam Waszego rzeczywistego DPS-u, a więc Waszych rzeczywistych obrażeń. Jednak orientacyjnie na początku możecie z tego korzystać. Oczywiście na wszystkich itemach, i teraz zresztą przejdziemy sobie do itemów, w szczególności w trakcie levelingu, będziemy szukać oczywiście. Życia resów, no i na broniach obrażeń coraz to większych. Naszymi domyślnymi broniami będą unsmited, czyli bronie o całkiem ciekawej mechanice. Same bronie mają naprawdę bardzo duże obrażenia fizyczne. Do tego zwiększają nam area of effect, a więc zasięg naszego ataku. Natomiast najciekawszymi rzeczami, które są w tych mieczach jest to, że jeżeli nie posiadamy żadnych frenzy charge'y, otrzymujemy zwiększoną siłę naszych krytyków, a więc global critical strike multiplier. Jeżeli jesteśmy na maksymalnej ilości Ilości naszych frenzy charge otrzymujemy dodatkowe accuracy, a więc szanse na trafienie. Jak sami widzicie, sam ten jeden miecz odejmuje nam jednego maksimum frenzy charge'a. Domyślnie mamy trzy, więc możemy doprowadzić do sytuacji, że dwa Unsmite zmniejszają nam o dwa frenzy Charge'e, a do tego do naszego drzewka wrzucimy Jewel pacifizm, który odejmuje nam jeszcze jednego frenzy charge'a. Wtedy ilość naszych frenzy charge będzie wynosiła dokładnie zero, dzięki czemu będziemy jednocześnie na maksie, jak i nie będziemy posiadać naszych Frenzy Charge, co będzie sprawiało, że Unsmite będą dawały nam oba te bonusy. Frenzy Charge domyślnie same w sobie dają nam zwiększony attack speed i cast speed, jednak ich brak daje nam tutaj więcej obrażeń niż gdybyśmy je posiadali, oczywiście przy tych mieczach. Dlatego jak będziemy mieli 68 level, warto jest kupić sobie od razu dwa Unsmite'y i dorzucić właśnie wspomniany wcześniej pasyfizm. Jeżeli tego nie zrobimy i będziemy korzystać z Blood Rage'a będziemy generować frenzy charge'a bo tutaj Blood Rage ma 25% szansy na zabiciu przeciwnika że wygeneruje nam frenzy Charge. więc mechanika tych mieczy niestety będzie mocno osłabiona. Zawsze jak korzystacie z unsmite'ów Używajcie jeszcze pasywizmu. Jeżeli chodzi o hełm, tutaj tak naprawdę szukamy głównie życia, resów. Jest dokrawcone tutaj plus jeden do soketet mele gemów, co będzie fajnie bustowało się z gemami, które wsadzimy w hełm, które oczywiście będą miały dopisek mele. Natomiast po co najważniejsze jest w tym hełmie, to właśnie życie, resy i mamy enchant na zwiększenie czasu trwania Immortal Cola. Taki hełm nie powinien być drogi, więc myślę, że nie będzie problemu go zdobyć. Na pody armorze mamy bardzo dużo życia, bo 130. 39% maksimum life, a, przynajmniej to co mam tutaj wrzucone. 10% increase maksimum life, a więc procentowe zwiększenie bazy życia. No i bardzo dużo resów. Jeżeli ten armor będzie miał mniej życia, mniej resów, nic się nie stanie. Grunt żebyśmy mieli oczywiście satysfakcjonującą nas pulę życia. No i resy na poziomie 75%. Tutaj te resy będziemy mogli wyciągnąć nawet na 76-77%. Natomiast w armorze jak najwięcej życia. Jak będziecie mieli resy, no to super. Na rękawiczkach szukamy poza HP i resami, także dodatkowo atak speeda. Tutaj jeszcze na tych rękawiczkach jest wykoruptowany za pomocą Valorba dodatkowy atak speed, ale nas interesuje te 12 atak speeda, które mamy jakby pod kreską. Na butach życie, resy i oczywiście zwiększony movement speed, co będzie wpływało na szybkość przemieszczania się w trakcie naszego cyklonowania, co jest bardzo istotne, więc warto by było, aby ten movement speed był możliwie jak największy, 30-35% mile widziane. Amulet mamy dosyć mocno ofensywny i taki amulet Myślę, że nie będzie też trudno zdobyć, ale może być nieco droższy, chociaż daje nam tak naprawdę całkiem okej okay życie, daje nam bardzo dużo dexa i na dexa będziemy tutaj polować, bo akurat dexterity brakuje nam w tym buildzie dosyć mocno. No a do tego mamy zwiększony critical strike chance, critical strike multiplier, co tam traficie będzie dobrze, może być tam jeszcze na przykład zwiększone physical damage do ataków, albo zamiast którejś z tych nodek, natomiast ten amulet jest jak najbardziej poprawny. Do tego mamy zalokowaną tutaj notkę Fatal Blade, która jest tutaj z prawej strony. A więc, za pomocą olejków Amber, Opal Opalscent i Opalscent, jesteśmy w stanie dokraftić sobie tą notkę Ukasi, która będzie bardzo mocno podbijała nam obrażenia. Na ringach szukamy życia. Resów, zmniejszonych kosztów do channeling skilli, ale to jest craft, który pewnie ogarniecie dopiero troszeczkę później, i zwiększony physical damage do ataków. To jest bardzo ważna notka, która także bardzo mocno podbije nam nasze obrażenia. Bardzo podobnie w drugim ringu. W tym ringu jest wszystko fajne poza cold damage i lightning damage, które są dla nas bez, bezużyteczne. No ale physical damage do ataków, maksymalne życie, jakieś chaos, resy zawsze mile widziane. I wspomniane obniżenie mana kosztów do channeling skilli. To jest ważne, żeby to były channeling skille. Naszym beltem jest Perseverance. Bardzo fajny belt, który zwiększa nam procentowo maksymalne życie. Do tego zwiększa nam atak damage za każde 300 punktów różnicy pomiędzy armorem i evasion ratingiem. Dlatego zależy nam mieć, żeby mieć jak najmniej evasion ratingu, jak najwięcej armoru, co będzie podnosiło nasze obrażenia. A do tego przede wszystkim mamy tutaj statystykę. You have onslaught. While you have a fortify, jako że w naszym cyklonem cały czas generujemy sobie fortifya za pomocą fortify supporta, fortifya mamy praktycznie cały czas, a więc mamy wtedy on slota a więc 20% zwiększony atak speed, cast speed i movement speed. Czyli atak speed i movement speed są to dla nas statystyki najważniejsze. Dlatego nie będziemy wrzucać do naszego setupu silver flaski, czyli flaszki na onslaught, ponieważ to będziemy otrzymywać z paska. No i jeżeli chodzi właśnie o flaszki, mamy quick silver flask na szybsze poruszanie się, to jest duży buff dla przyjemności grania naszym cyklonem. Do tego mamy diamond flaska, który zwiększa szanse na trafienie krytyczne. U nas to trafienie krytyczne w trakcie trwania flaszki wynosi 73%. Sulfur Flask zwiększający nam ogólnie damage i tutaj mamy wykrawcone Odporność na kursy, co także może się przydawać, w szczególności jeżeli natrafimy na jakiś temporal chain, a więc obniżenie szybkości naszego poruszania się i szybkości ataku. Oczywiście flaszka na życie z wykrawconą odpornością na bleeding, co będzie ratowało nam życie pewnie nieraz. No i flaszką unikalną jest Lions Roar. Flaszka, która na początku jest troszeczkę drogawa, ale nie aż tak bardzo i daje nam naprawdę idealne statystyki, ponieważ daje nam dużo armoru, więc zwiększa to naszą przeżywalność. Do tego zwiększa nam, nasz Mele Physical Damage, czyli po prostu nasze obrażenia. I ciekawą opcją, która także jest naszą mechaniką defensywną, jest to, że nasze ataki odpychają przeciwników, dzięki czemu wypychamy przeciwników na pewien dystans, i w szczególności przeciwnicy walczący w zwarcie mają trudność z zaatakowaniem nas. Bardzo przyjemna rzecz. W Bildzie poza wymaganym pasyfizmem, mamy także jakiś duel, który jest naprawdę ładnie wyrolowany. Tutaj nie interesuje nas żadna notka związana z prizem, ale te wszystkie trzy pozostałe jak najbardziej są super. Jeżeli dorwiecie coś, pod Podobnego, no to subcio, jeżeli nie, szukajcie czegoś podobnego. No i mamy w buildzie Watcher's Eye, czyli tak naprawdę endgame'owy jewel. Ten jewel nie jest wymagany, aby build działał. Natomiast Intimidate, kiedy oddziałowuje na nas Pride, czyli jedna z naszych aur, jest y, chyba jedną z tańszych wersji, przynajmniej dla Pride'a. Natomiast ten jewel będziecie mieli dopiero w późnym dosyć etapie gry, ale faktycznie będzie podnosił wam bardzo mocno obrażenia. Tutaj też jest dorzucona ode mnie specjalnie Notatka, czego powinniście szukać, jeżeli planujecie minmaxować ten build, czyli na przykład plus 2 Impale While Affected by Pride jest opcją dużo lepszą, ale też dużo bardziej kosztowną. Jednak jak dorbiecie dosyć tanio Your Hits Intimidate Enemies for 4 seconds while you are using a Pride, to będzie naprawdę duży i bardzo przyjemny boost dla waszej postaci. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten build, to tyle. I tak się strasznie dużo rozgadałem na jego temat. Mam nadzieję, że ten poradnik będzie wystarczający dla Was. Oczywiście przypominam, że link do Pastebina, jak i do wersji droższej tego buildu znajdziecie w opisie. Wszystko jest rozpisane na programie Path of Building w wersji Fork, a więc jeżeli nie posiadacie tego programu, zapraszam do opisu, gdzie jest link do downloadu. Przypominam też oczywiście, że build będzie aktualizowany, a więc polecam zerknąć kilka dni później, czy coś w tym buildzie uległo zmianie. Raczej nie będzie to zbyt wiele, ale gdyby no to warto sprawdzić. Przejdźmy teraz do kolejnego buildu. Kolejnym naszym buildem jest Templar pod Hierofanta na Holy Flame totemy, a więc będziemy po prostu biegać po mapie i stawiać takie kloce, które będą strzelały falami ognia, paląc naszych przeciwników. Skill wygląda naprawdę super i jest moim zdaniem trochę niedocenianym skillem, być może dosyć słusznie, bo faktycznie może obrażenia nie są jakieś super imponujące, ale mechanika jest dosyć ciekawa i moim zdaniem jest to jeden z bezpiecznych starterów, ciekawych mechanicznie. Te totemy wyglądają naprawdę super, do tego zwiększają na fajnie regenerację życia. Ogólnie ciekawe motywy mamy tutaj zastosowane w tej postaci, więc myślę, że build warty spróbowania, nawet tak z czystej ciekawości. Flame totemy, jeżeli chodzi tutaj o statystyki, no to wygląda to następująco. Mamy 300 tysięcy obrażeń per totem. Totemów mamy 6 w tym bildzie, więc jest to około 2 milionów obrażeń. Są to obrażenia na Sirusie, gdzie na zwykłej mapie te obrażenia rosną do pół miliona per totem, czyli razy 6. Szybka matematyka, około 3 milionów obrażeń. Natomiast nie są to do końca może 3 miliony obrażeń, zaraz wam powiem dlaczego. No i też tutaj ten bild prawdopodobnie ulegnie trochę zmianie, bo trochę zmianie uległ sam Oczywiście przypominam, że możecie sobie sprawdzać drzewka w zależności od levelu. Na dolne, w dolnej części tutaj ekranu wam się wyświetlają specjalne drzewka koło przycisku reset. My się skupimy na wersji na levelu 90. No ale pomówmy jak będziemy wybierać nasze Ascendency. W pierwszej kolejności wybrałbym Pursuit do Fate, który zwiększa ilość naszych totemów. Totemy trwają o 100% dłużej, no i szybciej się układą. Czy szybciej jakby powstają i zaczynają atakować, co jest bardzo przyjemne do zwiększenia po prostu szybkości naszego buildu. Następnie wybrałbym Ritual of Awakening, który zwiększa nasze obrażenia w zależności od posiadanej ilości totemów, zwiększa nam regenerację manę, no i zwiększa regenerację nam oraz totemom, regenerację życia za każdy postawiony totem. Także bardzo fajny buff do przeżywalności i do obrażeń. Następnie wybrałbym notkę Conviction of Power, który daje nam 4 minimum endurance charge i 4 minimum power charge. Endurance charge zwiększają nam odporność na ataki fizyczne oraz zwiększają nam elemental resy, a więc jest to bardzo fajny buff do naszej przeżywalności. Same power charge zwiększają nam szanse na ataki krytyczne, więc jest to bardzo przyjemny buff dla przeżywalności i obrażeń. Na sam koniec wybieramy notkę Divine Guidance, która sprawia. Że mamy 30% więcej many i 10% obrażeń, które otrzymamy, przechodzą z życia na manę. Do tego mamy Transfiguration of Mind, czyli powiedzmy, im więcej many, tym większe obrażenia. Notka Divine Guidance, która przynosi obrażenia z życia na manę, jest wzmocnieniem innej mechaniki, która będzie naszą mechaniką defensywną, czyli Mind Over Matter. Wracając trochę do naszych statystyk, specjalnie nie mówiłem tutaj o statystykach związanych z defensywą, ponieważ samego życia mamy tutaj jest stosunkowo niewiele, 3500 hp, natomiast właśnie będziemy korzystać z mechaniki Mind Over Matter, sprawiające, że 30% otrzymywanych obrażeń przechodzi na manę, co w połączeniu z notką Divine Guidance da nam 40% przekierowania obrażeń na manę, dzięki czemu mamy też wysoki współczynnik many, 2200 many z bardzo ładnym regenem 450 many na sekundę, gdzie samo życie regeneruje nam się prawie 500 na sekundę, więc jesteśmy całkiem ładnie regenerowani. Do tego posiadamy jakiegoś energy shielda, który jest, jakby, także powiedzmy, formą życia. A do tego, jeszcze jedną naszą mechaniką defensywną będzie nasz block Chance. Jako, że posiadamy tutaj tarczę, możemy blokować nasze obrażenia. Ta mechanika zostaje zboostowana do 62% szans na blok ataków i 75% szansy na blok speli. Dzięki noce Glancing Blows bardzo mocno podnosi nam to ilość block Chance, ale sprawia, że blokujemy tylko 35% otrzymywanych obrażeń, co fajnie się będzie. Będzie kombić właśnie z naszym Mind Over Meter i z małą pulą życia. Jeżeli chodzi o skillę, właśnie będziemy korzystać z Holy Flame Totemu. Jest to skill, który otrzymujemy dosyć szybko, zdaje się, że na jakimś chyba czwartym levelu czy coś takiego. I będziemy starać się go boostować gemami, które wpadną nam w ręce w trakcie levelingu, czyli na przykład Added Fire Damage. Z czasem będziemy tam dorzucać może jakiś Added Cold Damage, Added Lightning Damage, przynajmniej na początku. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli dostęp do gemów, które znajdują się tutaj, będziemy starać się właśnie je wsadzać, aby boostować te Holy Flame totemy jak najbardziej poprawnie według tego, co jest w buildzie. Ciekawym gemem jest Multiple Totems, który sprawia, że jednym kliknięciem będziemy stawiać dwa totemy jednocześnie i dodatkowo zwiększa nam jakby o jeden dodatkowy totem naszej maksymalnej ilości totemów, więc jest to dla nas na duży plus. Pozostałe gemy zwiększają głównie ofensywę naszego skilla, natomiast Infused Channeling jeszcze dodatkowo zwiększa defensywę naszych totemów, z nasze totemy będą twardsze, do tego sam Holy Flame tworzy tak zwany consecrated ground, a więc dookoła siebie tworzy ziemię, która leczy sojuszników o całkiem ładne wartości. Na butach jest wrzucony tutaj luzem flameability. Flameability będziemy kastować sobie z ręki, będziemy rzucać to na głównie bossów, czy jakichś twardszych przeciwników, aby osłabić ich odporności na ogień, bo nasze w Holy Flame totemy będą atakowały tylko i wyłącznie z ognia, one domyślnie atakują z fizykala i konwertują część obrażeń na ogień, natomiast my tutaj dzięki nocce avataru fire Będziemy konwertować pozostałe 50% fizykala, właśnie na fire damage, dzięki czemu nasze obrażenia będą tylko i wyłącznie od ognia. W momencie, kiedy pikniemy sobie Awatar Fire, nie opłaca się wrzucać do Holy Flame totemów żadnego dodatkowych cold damage'ów, lightning damage'ów, w szczególności na wandach czy sceptrach, itemach. Jeżeli będziecie szukać jakichś buffów. Najlepiej jest celować po prostu w ogień. Bo to będzie nam się boostowało najbardziej. I najbardziej się nam będzie przeliczało. Wszystkie lightning damage do speli, Cold damage do speli Będzie niestety osłabiane przez Avatar of Fire. Ale także będzie nam dawało jakieś dodatkowe obrażenia. Jednak wracając do skilli. Na pierścionku jednym będziemy posiadali aurę Herald of Ash. Do pierścionków jeszcze trochę później wrócę. Samo Herald of Ash będzie podnosiło obrażenia naszych totemów. Więc bardzo w porządku. W drugim pierścionku będziemy posiadali aurez zwiększającą po prostu nasz spell damage i szanse na trafienie krytyczne ze spelli. Jak jak mówię, do pierścionków jeszcze wrócę, bo to nie mogą być byle jakie pierścionki. Na broni mamy tutaj wrzucone Portal Gem do tworzenia portali. To jest fajne na każdym bildzie, jeżeli macie miejsce nie potrzebujecie wtedy portal scrolli. flame Flamewalla połączonego z Arkane Surge. Obym polecał nawet wrzucić na inny setup, już to trochę zamieniłem. Flamewall jest skillem, który stawiamy jakby przed naszymi totemami, pomiędzy totemami a przeciwnikami. Jeżeli nasze totemy będą strzelały przez flame Flamewalla, wtedy pociski będą wzmocnione i będą zadawały dodatkowe obrażenia od Fajera, więc jest to dosyć dobry buff dla naszych totemów. Bardzo polecam ten skill. No i tutaj mamy jeszcze Summon Chaos Golema, który z mnie który dodaje nam dodatkowe Physical Damage Reduction, a więc odporność na ataki fizyczne. Na naszym skillu do przemieszczania się, czyli Flame Dash'u, mamy połączony tutaj Second Wind, który zwiększa nam szybkość regeneracji tego skilla. Second Wind najlepiej, jak będzie 20 Quality na 20 levelu, a do tego mamy podłączonego Arcane Surge'a. Jeżeli będziemy się przemieszczać Flame Dash'em, zaskoczy nam Arcane Surge, zwiększając tym samym regenerację many dosyć mocno, no i dającym nam więcej spell damage'u. Więc boost dla naszej postaci, jeżeli się przemieszczamy. Na hełmie, czy jakimś innym miejscu, gdzie będziecie mieli trzy czerwone sokety mamy połączone Immortal Call na levelu trzecim, Cast Match Taken na levelu pierwszym i Increase Duration na levelu 20, najlepiej na 20 quality, dzięki czemu będziemy co jakiś czas otrzymywać zmniejszone obrażenia od elementali i od fizykali, jeżeli otrzymamy obrażenia aktywujące nam Cast match Taken. Pamiętajcie, aby utrzymywać te gemy na odpowiednich levelach, czyli Cast match Taken na levelu pierwszym i Immortal Call na Levelu trzecim. W momencie, kiedy będziecie mieli plusik do levelowania po prawej stronie ekranu, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby ukryć ten skill przed levelowaniem przydatna rada. No i ostatni setup to jest Wave of Conviction połączony ze Spell Totemem i Combustion. Wave of Conviction jest skillem, który przy ataku przeciwnika zmniejsza jego odporności o 25%. I to jest bardzo potężny buff dla naszych totemów, jednak jako, że posiadamy notkę Ancestral Bond, mamy dodatkowy totem, ale nie możemy zadawać obrażeń własnoręcznie. Żeby nasz skill, jakim jest Wave of Conviction zadziałał, niestety będziemy musieli zmarnować jeden totem, czyli w Rzeczywistości będziemy stawiać 5 Holy Flame totemów na bossy i jeden Wave of Conviction totem, aby obniżał nam resy przeciwników. Do tego sam Support Combustion jeszcze wzmacnia, jakby ten efekt. Zastosuję tutaj najpotężniejsze narzędzie, aby omówić całą tą mechanikę. W momencie, kiedy macie tutaj Bosa, którego oznaczę w takim pięknym, czarnym kółeczku, nazwijmy to kółeczku z Iksikiem, i będziemy chcieli go atakować, będziemy tworzyć najpierw 6 totemów. Które oznaczę czerwonym kółeczkiem, czyli z jednym kliknięciem, tworzymy dwa totemy, stawiamy sześć totemów, które atakują naszego przeciwnika. Zaraz po tym, i oznaczę to zielonym kółeczkiem, kiedy postawimy już sześć holy flame totemów, jeden totem będziemy musieli zastąpić naszym totemem z Wave of Conviction, więc będziemy mieli pięć holy flame totemów i jeden wave of conviction, który będzie dodatkowo debuffował naszego przeciwnika i będzie mu bardzo przykro niestety jest to trochę niewygodne ale będzie trzeba to tak zrobić bo z wave of conviction ciężko jest zrezygnować tym bardziej ciężko jest zrezygnować z ancestral bondów które dają nam ten jeden dodatkowy totem i zwiększa to tym samym nasz clear speed na mapach ogólnie polepsza nam troszeczkę życie naszego templara pod totemy dlatego szkoda by było z tego rezygnować jeżeli chodzi o nasze bronie tutaj te itemy są takie powiedziałbym już całkiem ok i faktycznie będzie trzeba szukać temów bardzo podobnych, ewentualnie trochę słabszych na początek i starać się dążyć do takich, albo nawet lepszych przedmiotów, mających na przykład więcej spell damage'u, czy więcej jakichś innych statystyk. Natomiast na broni mamy tutaj bardzo fajnego sceptra, a więc mace'a pod spell, dając nam caspid, penetrację obrażeń w implikcie, czyli nad kreską, dodatkowy critical strike chance dla speli, zwiększony global critical strike multiplier, a więc siłę naszych ataków krytycznych, do tego jeden 11% physical damageu jest dodawanych jako extra fire damage, co jest naprawdę dużym buffem dla nas, no i zwiększony spell damage dokrawcony ręcznie. To jest naprawdę bardzo dobry sceptr, który być może będzie sporo kosztował, a być może będzie dało radę wyłapać coś fajniejszego dość tanio, czy skrawcić na własną rękę. Jakikolwiek spell damage... Dodatkowy fire damage do speli, zwiększony cast speed, critical strike multiplier, To wszystko będzie dodawało nam po prostu obrażenia. Szukamy mniej więcej tych statystyk, które mamy tutaj w tym sceptrze. Jeżeli będziemy mieli czegoś więcej, a czegoś innego mniej, myślę, że nic złego się nie stanie. Naszą tarczą, tarczą pod Energy Shielda, czyli Spirit Shieldem, jest także wykrawcony przedmiot, który posiada jedną bardzo istotną statystykę, plus jeden do maksymalnych totemów, czyli bez tej tarczy zamiast sześciu totemów będziemy Mogli wykastować tylko 5. Do tego mamy tutaj spell damage, jakiś blok spell damage, więc szansa na zablokowanie speli. Bardzo fajna statystyka. Jakiś dokrawcony dexterity, być może można by było poszukać jeszcze jakiegoś życia czy czegoś albo spell damage'u. Natomiast najważniejsze jest plus +1 do samonowanych totemów. Na naszym hełmie nie mamy nic ciekawego, życie resy i dodatkowo enchant na holy flame totemy zadające 40% zwiększone obrażenia, co jest dla nas fajnym buffem. Taki hełm będzie bardzo łatwy do zdobycia. Naszym armorem domyślnym jest loruiwka i tutaj nie ma za dużo alternatyw. Oczywiście dopóki nie będziecie mieli Weevki, którą zdobywa się sprzedając cały plecak unikalnych pierścionków do sprzedawcy, no to bez lorełówki możecie załatwić sobie jakikolwiek żółty armor dający wam życie. Myślę, że to będzie i tak całkiem spoko opcją. Loruiwka jest takim itemem bardziej. Endgame'owym, nazwijmy to. Do tego czasu pewnie wygodne będzie bieganie w tabula rasie, czyli armorze z sześcioma białymi soketami, nie dającym niestety żadnych statystyk. Ale myślę, że przy totemach będzie to i tak wystarczające. Totemy rzucacie przed siebie, przeciwnicy atakują totemy zamiast was. Myślę, że da radę. Domyślnie, lore Weevka z czasem będzie dosyć tania. Jako rękawiczki mamy Winds of Change, czyli rękawiczki zwiększające nam jakość, jakby ataków naszych totemów. Zwiększa to nam projectile speed, projectile. Dematch, szanse na wypchnięcie przeciwników, no i dodatkowo życie. Naprawdę spoko rękawiczki. Na butach szukamy oczywiście HP, Resów oraz Movement speeda, czyli standardzik. W przypadku amuletu jest to amulet na piąty level Karui Ward, taki zielony, on także zwiększa nam jakby jakość ataku naszych totemów. Do tego mamy tutaj zalokateowaną notkę Ironwood. Notka ironwood znajduje się tutaj na dole. Robimy go za pomocą olejków Clear Amber oraz Teal, czyli bardzo tania notka, dająca nam po prostu przeżywalność do totemów. No i teraz bardzo ważne pierścionki. Normalnie aury działają na takiej zasadzie, że rezerwują część naszej many. Jak najedziemy sobie na Zelotri, możemy zobaczyć, że tutaj jest napisane mana reserved 50%. A więc rezerwuje aż 50% naszej many, która przypominam, jest wykorzystywana też jako dodatkowa mechanika defensywna. Więc zależy nam, żeby tej many było jak najwięcej. Do tego w tym setupie korzystamy też z jeszcze bardzo ważnego duela Clearmind, który sprawia, że jeżeli nie mamy zarezerwowanej żadnej many, otrzymujemy 40% zwiększony spell damage i do tego jakiś mana regen. Dlatego zależy nam, aby tej many nie rezerwować, a jednak posiadać jakieś aury. Dlatego korzystamy z dwóch pierścionków Essence Worm. One nie są takie drogie, a są naprawdę super, bo nie tylko że dodają plus dwa leveli do naszych aur, to jeszcze sprawiają, że nasze aury, wsadzone w te pierścionki, nie rezerwują. Many. Natomiast, gdybyśmy korzystali jeszcze z jakichś innych aur, to niestety zwiększa to też mana rezerw pozostałych gemów, rezerwujących manę. W naszym przypadku nie rezerwujemy żadnej many, bo mamy dwie aury w dwóch różnych pierścionkach, więc rezerwacja wynosi 0%. Te pierścionki załatwimy sobie dopiero później. Na początek, w trakcie levelingu, możecie po prostu rezerwować sobie manę za pomocą heraldów of Ash. Jak będziecie mieli Essence Wormy, dorzucić sobie ze Zelotri i Asha już do pierścionków i wtedy zakupić Clearminda, który będzie boostował wasze obrażenia. Jak będziecie grali z Herald of Ashem, nie ma sensu kupować Clear Mind'a, bo będziecie rezerwować manę, która będzie blokować Clearminda, więc jak sami widzicie, są tutaj takie małe zależności. Jako belt mamy głównie belt dając nam życie, resy oraz zwiększony increased damage, dokrawcony. No i jest to na bazie Clotbelt, która zwiększa nam recovery naszego bloka, czyli jesteśmy w stanie szybciej zblokować dwa ataki. Tu równie dobrze nie musi być Clotbelt może to być leather belt, który daje nam dodatkowe jeszcze życie, albo stygian vice, dając nam możliwość wsadzenia jeszcze dodatkowo abysowego jewelu. Grunt, żeby ten pasek miał HP i jakieś resy. To jest najważniejsze. Na flaszkach flaszka na życie, flaszka na manę. To są dwie flaszki, które będą odnawiały nam nasze tak naprawdę HP, bo w końcu mana też jest częścią naszego życia. Do tego mamy bazalt flask dający nam physical damage reduction, a więc obniżenie obrażeń od physicala. Diamond flask dający nam większą szansę na kryt, aż do 64% z 40%. No i ostatnia flaszka to Silver Flask, dająca nam On Slota, czyli 20% zwiększonego Cast Speeda i Movement Speeda. No i wspomniany Socket z Clear Mindem, które znajduje się właśnie w tym oto miejscu dające nam wspomniany spell damage, jeśli nie rezerwujemy many. Jeżeli chodzi o ten build, to tak naprawdę tyle. Przypominam oczywiście, że build został stworzony na programie PAW Building w wersji Fork. Jeżeli nie posiadacie tego programu, zapraszam Was bardzo serdecznie do opisu, gdzie możecie pobrać właśnie wersję Fork. Do tego przypominam, żeby sprawdzać aktualizację tego buildu. Sam powiedzmy co kilka dni wszystkie informacje na temat zmian będą zamieszczone w opisie. Tymczasem przejdźmy do ostatniego buildu. Ostatnim buildem Buildem jest build dosyć ciekawie mechanicznie i taki się wydaje trochę ciężki na starter, w tym bardziej, że necromancer został znerfiony, ale jest to łyczka pod necromancera na z zombie, a więc zombie manser, który będzie produkował aż 11 żywych trupów walczących u naszego boku. Osobiście ja nie polecam aż tak bardzo nekromancerów, ale wiem, że jest grupa osób, które po prostu lubią ten rodzaj rozgrywki. Ja osobiście za nekromancerami za bardzo nie przepadam, no ale kto co lubi, dlatego pokazuję także ten build. Jest to build na właśnie zombie, gdzie każdy zombiak będzie zadawał 330 tysięcy obrażeń, mamy ich 11, a więc ponad 3 miliony Sirus DPS-u, gdzie na zwykłych mapach to już rośnie do ponad 4 Milionów, 4,5 miliona nawet, więc jak najbardziej całkiem ładne obrażenia. Tutaj będą pewnie nerfy troszeczkę, bo jeszcze nie mamy zadejtowanych statystyk w programie Path of Building, ale te obrażenia i tak powinny być satysfakcjonujące. Jeżeli chodzi o statystyki naszej postaci, mamy naprawdę gigantyczną pulę życia, bo aż 6000 HP, przy czym jeszcze do tego mamy bardzo ładny blockchain, wynoszący 74% szans na zablokowanie ataków i 34% szans na zablokowanie spaceru. Do tego jesteśmy nekromanserem, więc tak naprawdę nasza armia idzie na pierwszą linię frontu i walczy z przeciwnikami, ściągając na siebie trochę uwagę, więc mało kto będzie nas tutaj bił. Wszystkie pociski będą trafiały w nasze zombiaki, czy dodatkowe miniony, które będą przy nas chodziły. Także ten build będzie naprawdę bardzo ładnie przeżywał. Myślę, że nas spokojnie jest w stanie zrobić cały content. Jeżeli chodzi o ascendencję, tutaj co prawda jest, będzie kilka zmian, ale mogę wam to pokazać już w programie Path of Building, bo przynajmniej Ułożenie notek nie ulega zmianie, więc w pierwszej kolejności wydaje mi się, że pójdziemy po Mindless Aggression, który zwiększa nam statystyki naszych minionów. Następnie wybieramy Unnatural Strength, który sprawia, że nasze wszystkie minion skile zyskują plus 2 do leveli i tyczy się to nie tylko naszych zombiaków, ale także skili boostujących miniony, które mają dopisek minion, więc jest to naprawdę duży bóg dla nas. Następnie pikowałbym Commander of Darkness, który będzie nam fajnie także podbijał statystyki, jeżeli będziemy używać aur a będziemy ich używać no i na sam koniec wydaje mi się że piknąłbym plak bringera który przy w skonsumowaniu korpsów, a więc trupów na ziemi, będzie dawał nam dodatkowe statystyki. Konsumować korpsy będziemy tworząc zombiaki, a także za pomocą specjalnego flash offeringu, czyli bufa dla naszych zombie, którego będziemy sobie raz na jakiś czas wykorzystywać, więc będzie to jeszcze dodatkowo boostowało siłę naszych offeringów. Ogólnie zamysł tego buildu jest taki, że będziemy korzystać z helmu Debaron. Baron. Hełm, który, zresztą mogę wam go pokazać, dodaje nam zombiaka za każde 500 siły przez naszą postać, a do tego jeżeli mamy powyżej tysiąca siły, zombiaki jakby kradną życie przeciwnikom i dają je nam. Przez to będziemy naprawdę bardzo ładnie regenerować sobie życie, przez to, że nasze zombiaki są w walce. Osiągnięcie tysiąca str czyli tysiąca tak naprawdę siły, nie jest aż tak drogie, jakby mogło się wydawać. Można to zrobić naprawdę w bardzo prosty sposób, chociaż na samym początku ligi może być trudne do osiągnięcia. Jednak to jest bardziej już mechanika endgame'owa, te 1000 str, -a. nie będziemy tego za bardzo potrzebować w trakcie levelingu, jeżeli nam braknie jednego czy tych dwóch zombiaków, też nic złego się nie stanie. Oczywiście też przypominam o tym, że możecie sobie sprawdzać drzewka na poszczególne levele, na dole z tutaj ekranu macie zakładki rozwijalna, żebyście mogli sobie zobaczyć jak rozwijać sobie drzewko, skupimy się na levelu 90. Jeżeli chodzi o drzewka, warto tutaj zaznaczyć dwa takie bardzo ciekawe punkty, czyli notka Lord of the Dead, która zwiększa nam ilość naszych zombiaków o 1, no i druga notka to dead Attachment, która także zwiększa nam ilość naszych zombiaków o 1. Do tego oczywiście gdzieś będziemy dążyć do notek na dole, czyli utmost might, który będzie procentowo zwiększał naszego str, no i glancing Blowsy, które bardzo mocno podnoszą nasz block chance, ale sprawiają, że otrzymujemy 65% zablokowanych obrażeń. Więc tutaj pytanie do Was, czy wolicie mieć mniejsze szanse na zablokowanie i blokować 100%, czy jednak większe szanse na zablokowanie i blokować mniej obrażeń. To, co lubi. Natomiast do itemów jeszcze sobie za niedługo przejdziemy. Najpierw zacznijmy od skilli. Nasze zombiaki będą ogólnie także grały pod Impala, jak drugi build, który Wam prezentowałem w dzisiejszym odcinku. Więc z tego setupu będziemy korzystać w troszeczkę późniejszych etapach, chociaż i myślę na początku będzie sobie radził całkiem nieźle. Nasze zombiaki będą właśnie atakowały głównie z Fizykala. No i oczywiście mamy tutaj Brutality, Impale, melee physical Damage, a także Multistrike, aby zwiększyć ich atak speed. Do tego wszystkiego nasze zombiaki mają podłączone Melee Splash Support, który sprawia, że atakują oni obszarowo więc nie atakują pojedynczego przeciwnika, a cały obszar przed nimi. Bardzo fajna rzecz. Na naszym drugim setupie mamy ustawionego Bena z dwoma kersami jakimi jest Panishment i Vulnerability co będzie podnosić obrażenia naszych zombiaków na przeciwniku który ma na sobie narzucone klątwy. No i do tego mamy jeszcze skill desecrate, tworzący trupy na ziemi, co może nam pomóc przy respieniu zombiakach na jakichś zamkniętych arenach, czy na przykład do boostowywaniu za pomocą offeringa, o którym zaraz, który zużywa trupy. Więc potrzebujemy generować te trupy, to robimy za pomocą desecrate'a. Jedna informacja na temat setupu z Bane'em, Punishmentem i Vulnerability jest taka, że te notki będziemy łapać dopiero kiedy na naszym amulecie, czyli na Astramentisie będziemy mieli zalokatowaną notkę Whisper of Doom. Whisper of Doom jest to notka w drzewku, Jedna z najdroższych, nie no, najdroższa notka w trzewku, którą robi się z olejków 3 razy golden. Whisper of Doom sprawia, że możemy narzucić na przeciwnika dodatkową klątwę. I tak naprawdę dopóki nie mamy tego ogarniętego, czyli nie mamy Allocate Whisper of Doom na naszym amulecie, możemy zrezygnować z Bane'a, możemy zrezygnować myślę z Panishmenta i zostawić Vulnerability i rzucać go po prostu z ręki. Natomiast kiedy będziemy mieli tą notkę, warto jest zainwestować w bejna i Panishmenta, aby jednym przy za pomocą Veyna kastować dwa kersy na jednym przeciwniku. Bardzo fajna sprawa. W kolejnym setupie mamy wrzucone aury i tutaj te aury mamy wrzucone na Armorze. Potrzebujemy cztery tak naprawdę czerwone połączone ze sobą sokety i osobno jeden niebieski soket. Nasze zombiaki będziemy trzymać na broni. Zaraz się dowiecie dlaczego natomiast właśnie nasze aury potrzebujemy na 4 LC i Clarity na osobnej 1 LC na 4 LC będziemy posiadać takie gemy jak Pride zwiększający Physical Damage naszych zombiaków, Dread Banner połączony z Generosity, który będzie sprawiał, że będzie to zwiększało Impale efekt naszych zombiaków i szanse na zimpalowanie przeciwnika przez nasze zombiaki, do tego Flash and Stone który sprawi, że pobliscy przeciwnicy będą zmajmowani przez co będą otrzymywać zwiększone rażenia od Fizikala. Jeżeli zależałoby nam na defensywie, możemy się przełączyć oczywiście na wersję Stone, a więc żółtą, co zblinduje wszystkich pobliskich przeciwników. Będą mieli oni mniejsze szanse na trafienie, czy to naszych zombiaków, czy nas. Natomiast tutaj bardziej zaleca się jednak latanie na wersji czerwonej, a więc na wersji Flash. Osobno mamy specjalnie gem Clarity, który nie może być połączony z Generosity, ponieważ Generosity sprawia, że wszystkie aury podłączone do niego nie wpływają na nas, a wpływają mocniej na naszych sojuszników. Więc Clarity jest tutaj tylko po to, chociaż nawet go nie musi tutaj być, żeby zwiększać regenerację naszej many. Jak sami widzicie, mamy 58 regeneracji z Clarity na poziomie czwartym, bez tego mamy 38, a więc 20 jakby many, różnicy może się to przydać, ale niekoniecznie jest to tutaj potrzebne. Do tego na butach czy gdziekolwiek, będziecie mieli samą Karion Golem. Karion Golemy wzmacniają wszystkie pozostałe miniony, które nie są golemami. Dlatego Carrion Golemy są fajnym boostem dla naszych ziomeczków, zombiaczków, do tego Carion będzie majmował przeciwników, co będzie sprawiało, że przeciwnicy będą otrzymywali zwiększony physical damage. Również na przykład na butach, tylko w osobnych jakby elkach mamy flash offering, a więc to co wspominałem, że pożera trupy z ziemi. I flash offering daje nam na 5 sekund zwiększony atak speed, cast speed i movement speed, a raczej naszym minioną. No i do tego jedną dodatkową sekundę będzie to trwało za każdego pożartego trupa, czyli jeżeli flash Opering wybuchnie pięć dodatkowych jakby korpusów, pięć trupów na ziemi czas trwania będzie nosił 10 sekund. No i to boostuje nam nasze zombiaki, przez co atakują szybciej, poruszają się szybciej i tak dalej, i tak dalej. Samo na bossy będziemy sobie doraźnie używać Valheista, który ładuje się wraz z zabijaniem przeciwników. No i to jest aura, która trwa przez 4 sekundy i zwiększa atak speed, movement, speed i cast speed naszych zombiaków. Do tego najlepiej na hełmie zarzućcie sobie Rise Spektry połączone z Mid Shieldem. Rise Spektry będziemy tutaj korzystać z bardzo specyficznych spektrów Ogólnie jest to skill, który tworzy duchy zabitych przeciwników. Będziemy korzystać ze spektr takich małp w drugim akcie. Dzięki tym małpom wasze zombiaki, wasz Golem, ale najważniejsze są zombiaki, będą otrzymywać frenzy charge. Jak sami możecie zobaczyć, gdybyśmy tej małpy nie mieli, obrażenia naszych zombiaków bardzo mocno lecą w dół. Natomiast kiedy te małpy będziemy posiadali, obrażenia, no oczywiście lecą w górę. Jeżeli będziecie mieli problem ze spawnowaniem tej raj spektry, jaką będzie właśnie ta małpa, to polecam tutaj sobie przytrzymać przycisk A i wtedy będziecie mieli podświetlone trupy które będziecie mogli wybrać do zrespienia, właśnie spektry. To jest taka dodatkowa rada dla wszystkich samonerów. Do tego będziemy posiadali skill Convocation, który zwiększa, który przyzywa wszystkie posiadane przez nas zombiaki i inne moby na naszą lokację. Do tego zapewnia im regenerację życia, co może być przydatne. No i to jest połączone wszystko z Empowerem, co może się przydać. Nie jest to konieczne, no ale Empower na trzecim czy czwartym levelu będzie dosyć drogi. Ale jak najbardziej przydatne, więc to można sobie oczywiście ogarnąć. Jeżeli chodzi o nasze przedmioty, mamy tutaj Fermus of the Saint, a więc staw dający nam plus 2 do naszych minionów i boostujących obrażenia naszych minionów. Do tego same zombiaki regenerują sobie bardzo ładnie życie co sekundę, więc jest to bardzo fajna rzecz dla ich przeżywalności. Dlatego na fermusie będziemy trzymać nasze zombiaki, ponieważ właśnie ze względu na te plus dwa do Sokatet minion gemów to będzie nam bardzo mocno podnosiło ich obrażenia. Naszym głównym hełmem jest wspomniany wcześniej de Baron i tak jak mówiłem, będziemy dążyć do tego, aby otrzymać, aby nasza postać posiadała łącznie 1000 siły. Zaraz wam powiem dlaczego to będziemy robić. Natomiast oczywiście na debaronie będziemy trzymać nasze spektr, bo on również daje plus 2 do soketet minion gemów. No ale jako, że jest hełmem ma tylko 4 sokety. Na naszym armorze będziemy szukać życia Najlepiej jeszcze dokrawcić procentowe życie, albo znaleźć po prostu jeszcze więcej HP. No i oczywiście najważniejszą statystyką jest jak najwięcej str ile nam się uda znaleźć, czyli strength. Oczywiście im więcej mamy str tym też to podnosi nasze życie, bo każde dwa punkty strengtha, Dwa punkty siły to jeden punkt życia, więc tutaj też dlatego mamy aż tyle HP na tym bildzie. Nasze rękawiczki to Meginord Sweiss, które dają plus 100 siły, a do tego dają bardzo ładną regenerację życia, jeżeli mamy co najmniej 400 siły. Tutaj 400 siły powinniśmy wyciągnąć bardzo łatwo. Nasze buty także są nastawione głównie na siłę, chociaż fajnie, że dają Movement Speed, no ale zwiększają o 18% punkty naszej siły, co w moim przypadku daje aż 145 siły przez te 18%. Amulet jest nastawiony głównie pod statystyki. Jest to unikalny amulet Astramentis, który być może jest trochę drogi na początku, ale z czasem powinien całkiem ładnie potanieć. Szukamy jak najlepszych statystyk na naszym Astramentisie, do tego możemy go wzmocnić, za pomocą specjalnych katalistów na zwiększenie atrybutów aż do 20%, co podniesie o 20% siłę wszystkich atrybutów na Astramentisie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, na naszym amulecie alokujemy notkę Whisper of Doom, która daje nam dodatkowego kersa, ale to już dopiero później, bo jak wspomniałem. Trzy goldeny, w szczególności na początku są dosyć drogie. Na pierścionkach, tu pierścionki mam akurat bliźniacze, szukamy życia, resów, no i oczywiście siły. Na pasku siły już nie szukamy, ale też się może trafić. Tam jednak szukamy życia i resów. Oczywiście tutaj mam taki pasek troszeczkę, powiem wprost, dowalony. Jest naprawdę bardzo dużo resów na tym pasku i całkiem sporo życia. Więc oczywiście tych resów tutaj może być mniej, ale warto by było, aby znaleźć te resy na przykład na pierścionku czy na armorze, gdziekolwiek w innym miejscu szukać tych resów, jeżeli nie uda Wam się osiągnąć tak ładnego paska. A uwierzcie mi, może być ciężko. Więc te resy można porozkładać na inne itemy. Jeżeli chodzi o nasze flaszki, flaszki głównie mamy na przeżywalność dla nas, bo jako tako nie ma za bardzo zresztą flaszek na miniony, więc mamy tutaj flaszkę na życie z usuwaniem bleedingu, flaszka Rumi concoction, która sprawia, że mamy zwiększony blok więc szanse na zablokowanie dla ataków i speli, do tego daje nam armor, bazalt flask zwiększający redukcję z fizykala, granit na dodatkowy armor i quicksilver flask na szybsze poruszanie się. Jeżeli chodzi o sokety, czyli nasze miejsca na żuele w drzewku, tutaj jest jakiś jeden jewel zwiększający po prostu czysto obrażenia naszych minionów, w sumie nic specjalnego. Na drugim sokecie mamy brauna, który daje nam zwiększenie o 5% naszej zręczności, czyli dexterity, najważniejsze dla nas zwiększenie o 6%. Naszej siły, czyli stręgta, no i 13% zredukowana inteligencja, która nie jest dla nas aż tak ważna, a i tak mamy jej całkiem sporo. Na sokecie trzecim i sokecie czwartym, czyli są to te miejsca, gdzie otoczone niebieskim kółkiem. W tym obszarze wszystkie notki dające inteligencję zostają zmienione na notki na siłę. A więc jeżeli tutaj na przykład mamy 30 inteligencji, to wsadzenie tego Jewela poza 20 siły wbudowane w Jewel daje nam jeszcze dodatkowo 30 dodatkowej siły. Tak samo jest tutaj, dokładnie ten sam Jewel, Efficient Training, 20 str -a sam duel. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, aż pięćdziesiąt, przepraszam, siedemdziesiąt siły z tego dżuela. Te dżuele nie powinny być jakoś super drogie. A naprawdę fajnie podbijają nam staty. Tak jak wspomniałem, bardzo dużym boostem do naszego estera jest notka Utmost Might, która jest w dolnej części drzewka. No jednak, oczywiście, tutaj macie wszystko ładnie rozpisane, w którym momencie to tak naprawdę piknąć. No, pomiędzy 67 a 90 levelem. Tak jak mówię, jeżeli nie uda Wam się od razu szybko osiągnąć 1000 stera, nic się nie dzieje, zawsze to jest jeden zombie mniej, trochę mniej przeżywalności, bo zombiaki nie będą Wam regenerowały życia, ale to i tak jest. To, co macie tutaj, i tak jest bardzo dużą ilością przeżywalności i dużą ilością obrażeń, nawet bez posiadania tych 1000 estera, chociaż do tego będziecie dążyć. Przypominam oczywiście, że build jest rozpisany na programie Path of Building wersji Fork. Jeżeli nie posiadacie tego programu, link do jego downloadu znajdziecie w opisie. No i oczywiście, jeżeli coś ulegnie zmianie w tym buildzie, postaram się go jak najszybciej zaktualizować. Dlatego zapraszam do opisu, gdzie będą pojawiać się uwagi dotyczące zmiany. Zmian, ewentualnych zmian w bildzie. Tymczasem to tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się przydał, że pomógł Wam może znaleźć swój starter na Ligę 313, a być może pomoże Wam też w. Łatwiejszym, przyjemniejszym rozpoczęciu swojej rozgrywki w Puff of Exile. Mam nadzieję, że te buildy wyjaśniłem dosyć sprawnie. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie na transmisję na żywo, gdzie postaram się Wam co nieco wyjaśnić. Oczywiście możecie też pisać w komentarzach, jednak im bliżej ligi, tym trochę jest mniej czasu na odpisywanie, więc czas na odpisanie może trochę zostać wydłużony. No ale i tak, oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. Zawsze być może Wasze pytanie pomoże komuś innemu, jeżeli udzielę na nie odpowiedzi. Tymczasem standardowo nie wiem czy ktokolwiek wytrwał do tego momentu ale chciałem podziękować moim wspierającym dziękuję wszystkim niezależnie od poziomu wspierania, witam nowych wspierających na poziomie Hydra bo widzę, że tutaj przybyliście, tłumnie e, natomiast na ekranie wyświetlają wam się wspierający na poziomie Minotaur Feniks, no i oczywiście Chimera z poziomu Feniks chciałem pozdrowić bardzo serdecznie Baltiego390 Aisikio, Kafara666 oraz Lukasa9435 no i serdecznie Podziękowania za wspieranie na poziomie chimera dla KRZ WDZ, Kameza oraz Belaluta. Luta. Wiecie, jak jestem wdzięczny, naprawdę bardzo wdzięczny jestem, że wspieracie mnie na tak wysokim poziomie. Jak zawsze jest mi bardzo głupio, ale jestem bardzo. Wdzięczny. Dziękuję. Tymczasem to tyle. Naprawdę dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Nie przedłużając, bo i tak trwa za długo. Trzymajcie się. Do następnego filmu i cześć. A jutro, oczywiście, propozycje na startery na ligę 313. Do usłyszenia, do zobaczenia i cześć. Ale mi pada gardło. Na razie.